Szrekuś, przywitaj się z widzami, no przywitaj się, taki ładny Szrekuś, witaj. Oto ja, ładny Szrekuś, się witam z widzami. Jestem rudy Szrekuś, Garfield. Miałem mieć na imię Garfield, no ale cóż, z Garfieldem mi nic nie jest po drodze, no oprócz tego, że jestem rudy, to Garfield jest najlepszy, ale Szrekuś ma ładne oczy. I się Szrekuś obraził. No to co, moi drodzy, pomiziamy tego małego kajtusia. Pimpusia, no, pimpusia pomiziamy. Tak, pomiziamy pimpusia, kajtusia. On lubi się bardzo miziać. To co? Pomiziamy się? O, tutaj mamy złoczyńcę, który łazi po stole. A tu mamy naszego małego kajtusia. No to co, moi drodzy, tak by było na tyle w tymże dzisiejszym odcinku z kotami. O, tam jest złoczyńca Szrekuś. I teraz idziemy, moi drodzy, do Szrekusia. I zobaczymy, co on kombinuje, moi drodzy. Tak się prezentuje Szrekuś. To ładny Szrekuś się tak prezentuje. Będzie się obkręcał, obkręcał się. A tutaj mamy kajtusia, tak, kajtusia mamy. No. Także wieczorne mizianie z kotełem, z kotełami, czyli z kotami. To jest kajtek, ten czarny. A tam, jak widzieliście, tam jest oczywiście rudy Szrekuś. Moi drodzy widzowie, chciałbym was bardzo serdecznie przeprosić, że na moim kanale nie było dłuższy czas filmików z kotami. Dzisiaj będzie filmik z kotami. Taki krótki filmik z kotami, bo oczywiście do tego filmiku skłoniła mnie, abym nagrał ten filmik użytkownik YouTube'a o nazwie Kamila S. Także pozdrawiam ciebie, Kamilo. Jeżeli będziesz oglądać ten filmik, podeślę ci ten filmik, także zobaczysz moje koty. A moi drodzy, co u mnie słychać? U mnie w miarę ok. Samopoczucie jest troszeczkę lepsze. No mogło być jeszcze lepsze, no ale cóż. Nie ma tego, co się lubi. Ale trzeba myśleć pozytywnie, trzeba po prostu wierzyć w siebie, trzeba po prostu otaczać się ludźmi dobrymi, po prostu żeby ludzie byli w miarę dobrzy, żeby byli ogarnięci życiowo, a nie tak jak co niektórzy ludzie nie są życiowo ogarnięci. No ale cóż, mniejsza o to. Moi drodzy, ostatnio byłem u mojej kuzynki i postanowiłem tak sobie porozmawiać z moją kuzynką Agnieszką S, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie, Agnieszko. Postanowiłem sobie zakupić nowy sprzęt do nagrywania. Oczywiście ten sprzęt to będzie kamera GoPro i zewnętrzny mikrofon. Oczywiście też sobie zakupię telefon, ale telefon sobie może zakupię teraz, w tym jak dostanę wypłatę, to sobie kupię telefon nowy, żeby po prostu mieć telefon do nagrywania w razie czego i do komunikowania się, bo ten mój telefon Oppo A1 się zacina, zawiesza się, dlatego będzie nowy sprzęt kupowany. Oczywiście będzie unboxing tego telefonu, jak i zarówno kamery GoPro i akcesoria na moim kanale. Będzie dwa unboxingi, tylko dzisiaj na dniach kupię sobie telefon. A jaki telefon, to nie wiem, właśnie mam do was pytanie. Tutaj, moi drodzy, jaki byście telefon polecili do 700 zł? Ja planuję sobie kupić Huawei P40. Bo mój tata ma Huawei P40. Także postanowiłem sobie ten telefon kupić. A widziałem w Media Markcie za 600 coś złotych ten telefon. Nagrywa w 4K.
Także po prostu trzeba iść z duchem czasu i trzeba sobie sprezentować nowy telefon. Ostatnio co sobie zakupiłem, to sobie zakupiłem nowy telewizor ze Smart TV. Tak, sobie zakupiłem. Miał być unboxing tego sprzętu, tego telewizora. No ale cóż, nie będzie, ponieważ trudno. Może za jakiś czas, może będzie. A jak to wiadomo, trzeba po prostu poczekać. No i co, moi drodzy? Chciałbym powiedzieć, dlaczego filmów nie było. Po prostu nie byłem w stanie nagrywać filmów, bo byłem w stanie psychicznym do kitu. Ostatnio miałem 39 stopni gorączki, źle się czułem. No teraz też się trochę źle czuję, ale ja chodzę do pracy, bo jak to mówią, trzeba pójść do pracy, żeby zarobić pieniądze na przyjemności, na utrzymanie siebie, bo nikt nie da pieniędzy za nic nie robienie. Także jakże jestem chory, to idę do pracy. No może jak się pogorszy, to wezmę sobie jeszcze zwolnienie, ale zobaczymy. Na razie się czuję tak średnio. Dzisiaj się czułem fatalnie. Przeziębienie mnie łapało, zimno mi było. Ale to wiadomo, przez pogodę, bo niedawno było ciepło, gorąco, a teraz jest zimno, deszczowo. Taka plucha się robi, bo to już jesień. I chciałbym tutaj wszystkim uczniom życzyć wszystkiego dobrego, żeby się dobrze uczyli uczniowie i żeby po prostu ten rok szkolny zakończyli stacjonarnie, a nie po prostu hybrydowo, czyli raz w szkole, raz w domu, bo nauczanie zdalne dla uczniów jest po prostu psychicznie jest do dupy i się nie da uczyć zdalnie w domu. Także moi drodzy, to taka pogadanka by była na dzisiaj. Mówiłem, że się do was odezwę. Także moi drodzy, to tyle by było w tym krótkim vlogu. A jeszcze chciałbym was zaprosić na mój kanał Przemyślenia TV. Ale to wam zaraz pokażę, tylko przejdę do mnie do pokoju, bo nagrywam w pokoju mojej mamy, bo jest lepsze oświetlenie. Także zaraz przyjdziemy do mojego pokoju i zobaczycie ten telewizor tak pokrótce i zobaczycie kanał na YouTubie, który macie subskrybować, jeżeli byście chcieli zasubskrybować oczywiście. Także zapraszam do mnie do pokoju. Moi drodzy, a oto sobie taki sprzęt zakupiłem, oczywiście przyciszę, żeby prawa autorskie YouTube się nie dorąbał. Także moi drodzy, tutaj musimy wejść w Smart TV. A nie, co ja robię? Co ja robię? O, dobra, wchodzimy w Smart TV, bo chcę wam pokazać, moi drodzy, mój kanał. Oczywiście YouTube się załącza. Jak widzicie, mamy Podróże TV, czyli ten mój kanał, i Przemyślenia. Oczywiście, moi drodzy, zapraszam. Tutaj widzicie, mam wszystko opisane. I jeżeli byście chcieli obejrzeć moje filmy na bieżąco, kliknijcie subskrybuj, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Także moi drodzy, tutaj macie mój kanał Przemyślenia TV. No i Podróże TV. I zobaczymy. Możecie zasubskrybować, podziwiać moje filmy, możecie skomentować, ale żeby krytyka w komentarzach była po prostu w miarę ogarnięta, taka logiczna, także możecie sobie zobaczyć, podziwiać. No moi drodzy, tutaj mam właśnie moje filmiki nagrane, które nagrywam tutaj z podróżowania. Jak widzicie, mam trochę podróżowania, no i trochę tych filmików, które kiedyś tam nagrywałem, bo miał być tylko ten kanał przy Podróże TV. On miał kiedyś inną nazwę, ale teraz postanowiłem zrobić dwa kanały i powiem szczerze, że chyba te moje przemyślenia z tego kanału przerzucę na ten mój kanał Przemyślenia TV. Także możecie sobie zobaczyć.
No a tak ogólnie powiem, że oglądam sobie YouTube'a na telewizorku, bo komputer tylko służy do montażu filmów. Jak widzicie, mam tu komputer, laptopa, Toshibę i tylko na nim montuję. Oczywiście jeżeli chodzi o komputer, to będzie modernizacja komputera, czyli wymiana dysków, wymiana po prostu pamięci RAM i wgrany nowy system. Zastanawiam się nad Linuxem, a tak ogólnie zastanawiam się w ogóle nad kupnem nowego laptopa, ale to jeszcze poczekam sobie. Zobaczymy, pożyjemy. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym, że dzisiejszym przy długim wstępie i życzę wam wszystkim miłego poranka, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Także wbijajcie na Podróże TV, subskrybować, obserwować, lajkować, komentować i wbijajcie na Przemyślenia TV, misiowaty.n2. Także wystarczy, że wejdziecie u mnie na Facebooku, w link na z YouTube'a. Także wbijajcie, subskrybujcie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się, moi drodzy. Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym krótkim vlogu. Mam nadzieję, że wam się taki vlog spodoba. No w sumie nic ciekawego nie było na tym vlogu, moim zdaniem. Ale chciałbym z wami się podzielić tym, co u mnie słychać i jakie postępy będę robił na moim kanale, jakie poczynania będą na moim kanale, żeby po prostu nie było samych smętnych rzeczy. Dlatego takie vlogi informacyjne, techniczne będą się pojawiać na moim kanale na YouTubie. Także było miło się do was odezwać. Trzymajcie się. Zapraszam również na Instagrama, moi drodzy. Utworzyłem nowego Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie filmu. A jeżeli chodzi o Facebooka, dlaczego nie mam dwóch kont na Facebooku, to mianowicie już wiem, o co chodzi, już mi kuzynka poinformowała, bo doczytałem na forum, że Facebook blokuje, usuwa konta. Jeżeli ma się dwa konta w tym samym imieniu i nazwisku, ma się te same posty, ma się te same tych samych znajomych, no i w ogóle wszystko ma się sklonowane, tak zwane sklonowane znajomych, posty, zdjęcia. No i dlatego Facebook to uznaje jako spam, jako że drugie konto nie może istnieć. Dlatego mam jedne konto, na które bardzo serdecznie ludzi, niektórych ludzi zapraszam. Jeżeli nie wiecie, że to konto było Misiowaty Niedzielski, teraz jest Michał Niedzielski. Zmieniłem nazwę na moje oryginalne imię, żeby po prostu, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia, z kim piszą. Także moi drodzy, to by było na tyle, tak pokrótce. YouTube'a też zmieniłem, mam Przemyślenia TV. Na tym kanale będą vlogi się pojawiać, z gotowania i wiele więcej. Oczywiście takie smutne rzeczy też będą moje przemyślenia, ale będzie mniej tych przemyśleń, żeby po prostu ludzi nie dołować. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze. U mnie tak jest very good nice, czyli very good nice jest. Za dobrze nie jest, jest tak w miarę średnio, ale tyłka nie urywa. Także moi drodzy, trzymajcie się, naprawdę trzymajcie się. Było miło się do was odezwać, cześć.